Cześć, siemaneczko, witam w kolejnym odcinku. Ja tutaj, o kurwa, kokoszki. Tutaj szukam paru rzeczy, ale to mnie ważne. No, pierwsza sprawa to kokoszki. Tego tutaj wybudowaliśmy ze sąsiadem po pijaku, dlatego to takie szpary są. Bo to po pijaku zbudowane, nie? No, parę kokoszek, no tam se chodzą. Tutaj po podwórku. No co, tutaj, tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, że to będę do tego ciapka. Ten remont będzie. No tu wstępnie się tak rozglądam, co tutaj tego. No na razie to nic ciekawego tutaj nie znalazłem. Także no na razie to zostawimy jeszcze tego ciapka, tam jak będę miał wolny czas, to se tam pogrzebie. Dwa, no to Sipma. W końcu naprawiłem tą kurwę jebaną. No działa, no. Przynajmniej powinna działać, nie? To zobaczymy, nie? No tutaj kupiłem nasiona, oprysk, nawozy. Tutaj kurwa worek się rozerwał i się wysypało. I tutaj z gospodarstwa to chyba tyle będzie. Teraz tak, zasiadamy na rower, bo wapno zamówione jest i trzeba jechać po chłopa, nie? I teraz mówił, że tam żebym podjechał po te GLS-a, to się podleci. Kurwa. Stoi chyba, kurwa. Chyba to UN. Także no. Tu akurat niedaleko, przy drodze będzie sypywane, także... Kurwa. Halo? Kurwa. Dzień dobry. No dobry. To tutaj pan te wapno miał mi przywieźć? No tak. Pan Zekrychu official? Tak. Dobra, to kawałek trzeba podjechać tam za mną, pan podleci. Tylko tam pan nie ciśnij mu, bo ja rowerim. Kurwa. Bany. Kurwa, idzie. Także no. W przyszłych odcinkach pewnie będzie wapno rozsiewane, albo obornik wożony, albo to i nie wiem. O. Kurwa, tutaj. Kurwa. Panie majster, bo ja nie chcę wjechać, zakopać. To pan tu wycofaj. Tu da radę wycofać, kurwa, chyba jakiś wcięty. Ale może da. Kurwa, ludziów. Kurwa, pani. I po chłopie. Oj. Kurwa. No, dawaj. O kurwa, pań! O ja pierdolę, prawie już mi pan przejechał. Kurwa. Pani, ślisko tu strasznie, nie da się normalnie wjechać. Jak ślisko, kurwa, deszczu od 2 miesięcy nie było, to znaczy ślisko, kurwa. Dobra, sypej, kurwa. No to pani, ile sypiemy? No 30 ton. 30 ton, no dobra. Dabij, sypij to. A nie, a tam z wykonawcą można by było dać. A to tutaj... No, o. Teraz powinno być git. I, no, tu, o, dobra, odpiło się. Kurwa, do przodu trochę. Bo... Ja pierdolę, gdzie ja to wiedzę. Już, kurwa?
O panie, rachuj, rachuj po strachu. No. To ile kurwa trzeba zapłacić, czy to... Ja pierdolę, przystanek. Ile trzeba zapłacić, czy to potem na konto przelew? Panie, poczekaj pan. Ja pierdolę, o kur... Nowa ci żarówka już połama. Kur... No. No to tak, za 60 ton to jest 10700 i 1300 dostawa. A tutaj jest połowa, więc... Druga szybka połowa. Matematyka, czyli to co pan, z czego był pan słaby w szkole? Czyli 5500 się należy. O kurwa, tyle pieniędzy. Gdzie tu się te... O, tutaj, o. Pięci. Pół. Dobra, masz pan jeszcze stówkę na flaszkę. Dobra. No. Panie, a gdzie ten drugi tam, co miał, bo dwóch miał być w tej chwili? No to tam jest tak prosto, tam na tym zakręcie trzeba jechać, nie? A czy on w domu jest, to ja nie wiem, nie? To trzeba zajechać. A to jakiś charakterystyczny? A zawsze chodzi jakiś wcięty taki, nie? Ale nie chodzi mi, gdzie to nom, bo ja nie wiem. A no to tam na zakręcie jest. Taki, że wopłot rośnie, tam młyn jest. Aha, wiatrów. No dobra. Chłop to taki wcięty zawsze chodzi. Dobra. No i gitara. Kurwa. A spierdalam o kurwa, ja stąd spierdala. Dobra. Ty dzięki, majster, do widzenia. Tam. Kurwa. Uf, prawie bramę, żeby mnie wyrobił. A, tu nie wiem, czy pokazywałem, czy nie. Tutaj obciążnik jest taki fajny, bo... potrzebowałem obciążnika... A, do tego, do rozładunku nawozów tam, no tak, do takich dupereli, czy ciapek tak ledwo tam dyga, nie? To tak dociążyć, żeby on tak lepiej miał, nie? Także tutaj przetrząsarko zaczepiona już jest. Także nic, tylko wsiadać, palić i jechać. O. Ciapkiem bym poprzetrząsał, ale no niestety ciapek nie da rady tam w remontach. Kurwa. Ten ciapek to jest... Ale już nie wytrzymuje, kurwa. No ale przynajmniej zator sprawny. Się nie psuje. A ciapek się kurwa zaczął drugi raz w tym sezonie, kurwa, do klepania. Chwilka i będzie przetrząśnięte. Kurwa, detur to idzie. Ciapka to już nawet nie chciałem podpinać, bo jakby pierdolło coś tam to... To matko bosko. Bo tam to... Uo. Ciapek to pewnie będzie dłuższy czas tam na tym warsztacie, coś czuję, bo to... To chyba grubsza sprawa będzie. Ale się zobaczy. Zobaczymy, może tam... Co tam się zrobi z sąsiadem. Przy flaszce usiądziemy. Rozpracuję tego ciapka i no się zobaczy, no. Może będzie jeszcze za kilka dni chodził. Chociaż wątpię, że to za kilka dni nastanie. Także no nie wiem. Rozglądam się za tym ciągnikiem, ale tak... No mam upatrzonego jednego, ale to trochę daleko trzeba jechać, bo to jest 300 km, nie? Ale stan bardzo ładny jest. Taki idealny by się tu nadał, nie? Taki stan idealny, widać, że to... Niedawno remont miało, także też to nie wiadomo, nie? Mimo, że ten remont polegał tylko, że chłop szprajem pomalował tam go, ale... No nie wiem. Się pojedzie i się sprawdzi. Będzie tam będzie czas ze sąsiadem... wsiąść... O! Jedzie, kurwa. Chyba... Dzwonił chyba. O kurwa, jednak nie dzwonił.
No, dobry Tam sąsiad. sąsiad. No. Pompę ci przywieźli? No, przywieźli. O, to dobra. Ty Co co, tam? Ciapek da radę w trójce, czy nie? Kurwa, na razie Czapek tu na warsztacie stoi. Trzeba Dobra, będzie mojego. przyjść. Ty przyjdziesz dzisiaj wieczorem? Dobra, To tam esetora weźmy. pogrzebimy. Dobra, Co a ty to dzisiaj... To ja będę jadł rozwalać wapno. Dobra, dobra. Dobra, to roń się. No, roń się. Chyba jednak dzwonił. Bo nie dzwonił, bo przyjechał się spytać. Albo dzwonił, ale ten debil w Polonezie nic nie słyszy. Tam tą kurwa tam... Dziury ma w podłodze. Znaczy w podłodze, no w podłodze też, ale... Ale wy... Jak to? W tej przegrodzie pomiędzy silnikiem a szoferką też jest dziura taka. Jak tam się jedzie, to niemiłosiernie głośno, to... Wcale bym się nie zdziwił, jakby nie słyszał, że dzwoni, nie? Od tego Polka to też by trzeba było wyklepać już. Progi to też już porcewiałe całe. Także to... Polek też na pograniczu. Ze złomowiskiem. No, sąsiad przyjdzie wieczorkiem, to przy flaszce rozpracuję tego ciapka. Zobaczymy, co mu dolega. Może być też tak, że rozpracuję chwilę, moment i... W następnym odcinku ciapek już będzie na składaniu, a to już będzie złożony. Bo tu też on sobie przetrząśniemy i to jeszcze musi poleżeć tak z dzień, żeby to ładnie przeschło. Bo tu nie będę dawał byle czego tym krowom, bo to ma mleko być, pidziuszki mają się zgadzać, kurde. Pidziuszki muszą być. W ogóle zaraz zobaczymy, ile tego mleka, bo ja mam ten taki zbiornik inteligentny i on tam pokazuje, ile jest mleka, nie? I zaraz zobaczymy, bo tam takie udogodnienia są, nie? Mleka 1800 litry, to mam tak nie za dużo na razie. Także na razie to jeszcze se poczekamy trochę. Się nie pali, dużo krów też nie ma, także dużo mleka też nie dają na razie, ale poczekamy jeszcze parę dni, się tam może zamówi i jakoś cysterkę, żeby przyjechał chłopok jakiś, a jak nie, to się pożyczy jakąś beczkę od sąsiada i się powiezie to w piździet. Także to też zobaczymy. No, tak jak mówiłem, tu już końcóweczka. Kurde, no. Jeszcze parę przejazdów. Przetrząsanie to akurat idzie sprawnie, nie? W następnym odcinku będzie prawdopodobnie zbieranie i będzie pracowanie i zbieranie. No, jeszcze w następnym to pewnie łobornik trzeba będzie wywieźć, bo tam też tego łobornika już musiałem wybrać z tej płyty, bo się na płytę nie mieściło, nie? Także musiałem trochę ubrać z tej płyty i kurwa wywieźć tak na gromadkę obok, nie? Także już naprawdę solidnie się nie mieści ten łobornik. Ale to dobrze, dobrze, bo nawozy drogie, to przynajmniej tyle dobrze. A gnojówki to tam za dużo nie ma, bo też odpływy nie są jakieś duże, ja to kurwa, stara obora też, to odpływy nie są duże na tą gnojówkę i tak dużo tej gnojówki też nie idzie tam, nie? Także to na spokojnie, nie? No i skończone elegancko. No tutaj będzie trzeba wywieźć łobornika. Przyoroć to. Kurwa, to pooroć później. No tutaj właśnie widać tę gromadę tego gnoju, nie? Także no trochę tego jest.
trochę jest, jest. No i cyk. Zaraz podlecimy do sąsiada, tam zobaczymy. Zobaczymy, jak se radzi. Nie wiem, te wepno mógł se wysypać, pewnie tam jest ma tak kute. Ale nie wiem. Zobaczymy, gdzie on te wapno sobie wysypał, to może podpierdolę, znaczy nie? Nie, nie. Ja nie, nie. No, sąsiada, tu sobie wysypał wapno, tak jak myślałem, nie? No, sąsiad już obornik nawet wywiózł, kurwa, widzi ta? A ja jeszcze wapna nie rozrzucił ani nic, kurwa. Jest roboty za od chuja i ciut. Tam leci tym sisiunką, to podlecimy. Pewnie tam na tamte pole leci to. Zaraz go dogonię, tu jeszcze z górki to łopanie. Idzie jak malina. Ciągnie jak Solaris. O kurwa, jak tu dziura było. No, tu też taka fajna łąka. Tu sąsiada pole. Podobno te pole to nas do sprzedania ma. Zobaczymy. Kurwa, o. O, kurwa. Sąsiedzie. Przyszedł tu zobaczyć, jak robota idzie. A co, RCW pewnie chce pożyczyć? No to też, ale to w swoim czasie. Tu zobaczymy, jak to najpierw robota idzie, czy mi się opłaca brać to, bo... Oj, chcę paść, będzie szło, o. Dobra, no i że będzie szło? No co, mnie iść? No nie wiem, u ciebie to tam wszystko możliwe, nie? Ładne RCW, majster. No odmalowany, ale to chyba szprajem jakimś. A no tak, bo bym się gdzieś tu we dwa malowali. Pamiętam. Nie no, idzie. Ale sześciutka nie idzie. Kurwa, truja, truja! Truje jej zapnij, kurwa, jedzida! Ale coś chyba przekładnia, nie tak. Co tu? Kto tu nie gra? Nie wiem. Jakiś straszny opór sobie, w tamtym sezonie chodziło. W tamtym sezonie to chodziło aż miło, tym. Nie no, idzie no, co ty chcesz? Zetorem będzie dobrze iść. No przy moim zetorku, to będzie chodziło jak złoto. Kurwo, jak się kurzy tu. Nie no, idzie. Jako tako, ale idzie. No tutaj o, to ja kosiłem, tak, tak. Bizun chodził tu. No chyba jakie dyszcze było, bo tu tak w kaloszach mi chlupie. To tu chyba ja... O kurwa, z górki jak poszedł. Ciekawe, czy on tak pod górkę podjedzie. Kurwa. Kurwa, człowieku. O matko bosko. Ocie kurwa. Chyba hamulcy nim. Chyba hamulcy nim, o sąsiad. Kurwa. Sąsiad, ty chyba hamulcy nim masz w tej sześciunce. Nie, ja mam, tylko RCW nie ma. No kurwa, tak żeś tu poszedł, że... Ja już myślę, że ty przez sąsiada ten będziesz łąkę jechał. Nie no, ale sąsiad to ma z parą tą łąkę, kurwa. A zobaczymy, co my tutaj mamy. No też niedawno koszona, bo tu taki mały odrost jest to. Niedawno koszone musiało być. No ale dobra, no. No tak jak myślałem, nie idzie, nie idzie.
No dobra, to by było na tyle w tym odcinku, także trzymajcie się, cześć, do następnego.